Pilski Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ma najniższą zdawalność w Wielkopolsce. Egzaminu praktycznego nie zdaje ponad 2/3 chętnych. Jaka jest tego przyczyna? Dla wielu egzamin na prawo jazdy to jedno z najtrudniejszych i najbardziej traumatycznych doświadczeń w życiu. Teoria poszła dobrze, teraz czekam na jazdę. To do pieszych na pewno się zmieniło, bo nie było tak jak teraz, że trzeba ustąpić mimo wszystko, jak już nawet podejdzie do tych linii. No i tak ogólnie poza tym, no to bardziej ostrożność więcej jest teraz, nie? Trzeba podejść do tego jakoś swobodnie, nie? No a tak poza tym, teoria to jest pikuś, gorzej z praktyką. Podchodzę dalej, bo muszę. Część praktyczna egzaminu to sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i jazda po placu. Po niej kandydat na kierowcę sprawdza swoje umiejętności pod okiem egzaminatora w ruchu miejskim. Piła jest do nauki ciężka przepisowo, bo jest dużo przejść dla pieszych, dużo sygnalizacji świetnej, jest dużo łamanego pierwszeństwa, znaków, także wydaje mi się, że jeżeli w Pile tutaj akurat sobie poradzą, to w każdym mieście sobie poradzą. Z tym jednak bywa różnie. W pilskim Wordzie egzamin praktyczny oblewa ponad 2/3 chętnych. To najgorszy wynik w całym województwie. W Wielkopolsce jest 5 ośrodków ruchu drogowego, a tylko Piła notuje tak fatalny wynik. Być może wpływ na to mają ujemne wyniki finansowe tak duże w ośrodku pilskim. Być może podejście do egzaminatorów, no nie przekonuje mnie argument, że Piła jest trudniejszym miastem od Poznania, gdzie w Poznaniu zdawalność wynosi ogółem 41,36%. Pilski WORD od 3 lat ma problemy finansowe. W ubiegłym roku ośrodek zanotował ponad 500 000 zł straty. W podobnej sytuacji jest wiele WORDów w Polsce. Poznań notuje około 1 000 000 zł strat. Wynika to m.in. z rosnących kosztów, w tym płac dla pracowników, pandemicznego przestoju oraz zmian w przepisach. Egzaminator w ciągu jednego 8-godzinnego dnia pracy może przeprowadzić nie więcej niż 9 egzaminów. Sytuacja finansowa nie ma jednak przełożenia na zdawalność egzaminów, zapewnia dyrektor pilskiego ośrodka. Nigdy nie zabiegałem o to, żeby zdających, załóżmy, oblewać czy oczy przymykać. Ja oczekuję egzaminatorów, że oni będą obiektywni, że będą kulturalni, że będą zachowywali się wobec zdających w sposób taki, który nie powoduje stresu, a jaki jest wynik, to zależy od umiejętności. Tymczasem pracownicy wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego domagają się podwyżek, a stawki za egzaminy w całym kraju nie wzrosły od 10 lat. Dlatego też od poniedziałku w wielu WORDach w Polsce egzaminatorzy masowo przechodzili na lekarskie zwolnienia lub brali urlop na żądanie. W Pile póki co egzaminy przebiegają bez zakłóceń.